Podejrzewałem, że syn mój coś się zaplątał. Kupił sobie nowy samochód. Nie wiedziałem, skąd ma pieniądze. Chciałem z nim o tym pogadać, ale ciągle odkładałem. A on pewnego dnia nie wrócił do domu. Zniknął bez śladu. Ani żyje, ani nie żyje. Jeśli nie żyje, chciałbym go pochować, ale nie mogę. Co czujecie po słowach Jacka? Ktoś coś powie? Paweł? Nawet nie wyobrażam sobie, jaki ból musisz odczuwać. Ja mam łatwiej, bo ja przynajmniej wiem, gdzie leży mój syn. I dlaczego umarł. Nie wiem tylko, dlaczego to musiało spotkać akurat mojego Piotrka. Do widzenia. Nie pamiętasz mnie? Nie pamiętam, przepraszam. Byłem u ciebie w sprawie mojego syna. Powiedziałeś mi, że wykonujecie czynności. Wiesz, ja wtedy byłem w innym momencie życia, zajmowałem się Pruszkowem, bo mi na mnie... Aha. Teraz już wiesz, co to znaczy stracić syna.